Jeśli jesteś twórcą na co dzień zajmującym się nagrywaniem vlogów, monologów oraz innych treści opartych na wcześniej planowanym scenariuszu, a co więcej wykorzystujesz do tego swój smartfon, to w tym filmie pokażę Ci, jak w prosty sposób dzięki wykorzystaniu jednej z aplikacji możesz totalnie ułatwić sobie życie i zaoszczędzić wiele czasu spędzonego na wielokrotnym powtarzaniu ujęć. Nie jest nowością, że sztuczna inteligencja pakowana jest już do każdej możliwie kompatybilnej aplikacji i programu, więc spekulacje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z dobrodziejstw AI wciąż są na językach użytkowników sieci. Jednak abstrahując od tego, dzisiaj pokażę Wam narzędzie na bazie AI, które spowoduje, że z jeszcze większą przyjemnością będziecie tworzyć filmy na bazie pisanych scenariuszy. Wykorzystamy do tego aplikację Captions, która w głównym zastosowaniu ma wpisaną transkrypcję naszych filmów i dopasowanie napisów do dialogu. Jednak tym razem chcę powiedzieć o innej funkcji. No, może dwóch funkcjach. Pierwsza, o której Wam opowiem, to funkcja telepromptera. Nie jest to oczywiście prawdziwy prompter, a uproszczona opcja przewijania tekstu, który czytamy na ekranie naszej komórki. Jednak wierzcie mi, jeśli musicie powiedzieć do kamery masę tekstu, to ta funkcja wjeżdża na ratunek niczym rycerz na białym koniu. Serio. Malkontenci powiedzą zaraz: dobra, ale ja chcę mówić bezpośrednio do kamery, a nie patrzeć na wyświetlacz. Przecież to nie będzie wyglądać, jakbym się zwracał do widza. Wiadomo, prawdziwy prompter działa trochę inaczej i czytając z niego opieramy się na odbiciu tekstu w szkle, idealnie na wysokości obiektywu kamery i linii naszych oczu. Tak się składa, że posiadam niewielki prompter, więc tutaj możecie zobaczyć, jak takowy mniej więcej działa. Wracając do tematu głównego. Po wpisaniu naszego skryptu, ustawieniu prędkości i kierunku przewijania tekstu, klikamy sobie przycisk nagrywania i lecimy z tematem. Bez zbędnych cięć, bez pauz. Jeśli jesteśmy odpowiednio przygotowani, możemy przejść przez cały scenariusz na tak zwaną setkę. Następnie nagrany film musimy przepuścić przez wspomniany wcześniej etap transkrypcji. Jednak jeśli wygenerowane napisy są nam zbędne, możemy je w paru kliknięciach bez problemu usunąć. Wreszcie docieramy do etapu, gdzie mamy już nagrany materiał i wszystko byłoby lala, gdyby nie te oczy błądzące gdzieś po ekranie. Więc w tym momencie przyjrzyjmy się funkcji Eye Contact. Dzięki niej nasze rozlane po całej powierzchni wyświetlacza spojrzenie skupi się w jednym miejscu. Tak, bezpośrednio w obiektywie kamery. Dzięki temu uzyskujemy fantastyczny efekt, który maskuje ewentualny efekt czytania treści ze skryptu. Jako że jest to model AI, nie jest to funkcja działająca perfekcyjnie w każdym wypadku i zdarzy się, że czasem może zgubić ten kontakt wzrokowy. Jednak aby tak się stało, musimy wykonywać podczas nagrania bardzo energiczne ruchy gałkami ocznymi w różnych kierunkach. No i nie oszukujmy się, po co mielibyśmy to robić? Ja jestem Janek Kacperski, a Ty zostaw po sobie ślad w komentarzu, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby być na bieżąco.